Wiem, że jak przychodzę na kursy, a robię kursy tylko dla filmowców, że siedzi przede mną banda egoistów. Bo filmowcy to nie są altruiści, to nie są ludzie gotowi nieść pomoc innym, poświęcać się. To są skrajni egoiści. I oczywiście tym nie ma żadnej złośliwości szczególnej, bo warunkiem sztuki jest wielkie ego. Bez wielkiego ego nie powstanie nic znaczącego. Ale film jest sztuką szczególną i tak, rozpoczynając moje wykłady, przypominam im też to, że architektura filmu jest skomplikowana, że nie ma takiej możliwości, że jeden człowiek napisał muzykę i zagrał i zrobił zdjęcia, bo też znam ich od tej strony, nie wiedzą dokładnie jak to jest, że przede mną siedzą ludzie, którzy na przykład mają lepsze oczy i tacy, którzy mają lepsze uszy. A ta podstawowa składnia architektoniczna filmu na tym jest budowana. Ktoś bardziej odpowiada za wizualną stronę filmu, ktoś bardziej dba o to, co jest strukturą słowa, dramaturgią poszczególnych scen, tworzeniem emocjonalnie sprzedanej anegdoty. Okazało się w związku z moim wieloletnim doświadczeniem, że często jeżdżąc, a wykładam w bardzo wielu szkołach filmowych jako wizytny profesor, zauważam, że to są takie same szkoły, tacy sami wykładowcy i są lata bardzo dobre i są lata gorsze. I tak powiem szczerze, to mnie intrygowało i nie bardzo mogłem sobie znaleźć przez dłuższy czas nie mogłem sobie znaleźć odpowiedzi na to pytanie. I w końcu zrozumiałem, że tak naprawdę poziomie grupy jest to, że się pojawia lider. Jeżeli wśród danego roku w szkole jest ktoś, kto wyrasta ponad innych, on automatycznie podciąga resztę. Nie ma znaczenia, czy są wykładowcy tacy, czy lepsi, bo to jest dla nich normalne. Oni zakładają z góry, że on musi być lepszy, bo jest wykładowcą. Natomiast jeżeli jeden z ich kolegów nagle wie więcej, jest bardziej pracowity, ma lepsze pomysły, to ma ewidentny wpływ na i stymuluje pozostałych. Teraz wyłącznie edukuję i zajmuję się moimi plenerami już organizacyjnie. Plenery Film Swing Open, które się odbywają w Krakowie co roku. Nie robię już zdjęć, także kiedyś starałem się dzielić te dwie rzeczy i więcej pracowałem z kamerą, mniej edukowałem, a w tej chwili też nie za często, ale zajmuję się edukacją, a tak naprawdę plenerami Film Swing Open. Budujemy narzędzia do produkcji filmowej, zbudowaliśmy Cinebus, taki pojazd, który produkuje film od początku do końca. Także to jest w tej chwili moja podstawowa dziedzina aktywności. To jest oczywiście takie narzekanie starszego pana na powszechne dosyć, na to, że młodzież czegoś nie docenia. Ale mówiąc to, ja właściwie mówię do siebie samego młodego, czyli to nie bardzo mnie interesuje ten adresat, który siedzi naprzeciwko mnie, bo ja gdybym, nie wiem oczywiście jakby to było, gdyby mnie swego czasu ktoś powiedział dokładnie to samo, to być może miałbym jakąś refleksję, bo też uważam, że w dużej mierze ten okres, w którym mógłbym eksperymentować, w którym mógłbym dużo więcej pracować, zmarnowałem. Te możliwości, które się w tej chwili pojawiają, dają naprawdę duże szanse i nie zawsze one są właściwie wykorzystane. No, dziwi mnie na przykład to, że w szkołach filmowych rzadko widzę studentów biegających z kamerą filmową. A Spielberg, jak przyjeżdża na jakąkolwiek dokumentację, gdziekolwiek, zawsze ma kamerę w ręku. Jest to już taki znak, który jest oczywiście budzi zdziwienie, bo jeżeli każdy z nich ma tą kamerę w swoim telefonie, no to powinni ciągle coś filmować, próbować to sklejać, składać. I tutaj muszę powiedzieć, że tego typu artystów dużo częściej można znaleźć w internecie w postaci wideoblogerów, którzy nagle zrozumieli, że nie ma czasu czekać na bieganie po korytarzach. Mają wszystkie narzędzia w swojej własnej kieszeni, a chcąc utrzymać widza, i to jest też ich wielka zaleta, muszą być bardzo produktywni. Nie mogą sobie pozwolić na przykład na to, że przez pół roku nic nie pokażą na internecie, bo ci, którzy im towarzyszą, od nich odejdą, będą szukać innych. W związku z tym mają ten stały nacisk na to, żeby kolejne filmy pojawiały się z nie dłuższą przerwą niż dwutygodniową. Także oczywiście są też młodzi filmowcy, którzy są pracowici, którzy próbują realizować swoją wizję, ale mówiąc szczerze, rzadziej poza szkołą filmową niż w szkole filmowej, ale to nie jest tylko i wyłącznie generalna
uwaga, bo na pewno są i spotkałem bardzo wielu takich, którzy bardzo energicznie poświęcają swój czas w szkołach filmowych i robią ciekawe rzeczy. No jak ostatni film pani Jagody Szelc, Bierze jasny dzień. Film zrealizowany całkowicie w szkole filmowej. Wspaniały film. Wyjątkowo inteligentna osoba, którego wyreżyserowała. Była u nas na plenerach i to, co mówiła, to było niebywale interesujące i wyraźnie wskazuje na to, że można w trakcie szkoły, wykazując się energią, inicjatywą, zrobić film fabularny. I to w dodatku film wspaniały. Ponieważ ja nie mieszkam w Los Angeles, a poza tym już wiedziałem, że to jest jeden z ostatnich moich filmów, to pomyślałem sobie, że jeżeli cokolwiek będzie źle, to odejdę z tego filmu. No zawsze nikt to nie jest więzienie, nie muszę tam zostać. No ale na szczęście okazało się, że miałem do czynienia z wspaniałą osobą. Natalii jest wspaniałą, fantastyczną, genialną aktorką, ale będzie niewątpliwie też w przyszłości wielką reżyserką i ten film na to wyraźnie wskazuje. To jest debiut, to nie jest oczywiście jakieś arcydzieło, a to jest bardzo dobry film. Ale co jest najważniejsze, że Natalii ma taką cechę, która wyróżnia wielkich reżyserów, że ona potrafiła w trakcie realizacji tego filmu oddalić się nieco od nieco młodzieńczego scenariusza, w oparciu o wspaniałą książkę oczywiście, ale to jest jej scenariusz. Ona potrafiła w montażu zrobić coś dużo lepszego niż sam scenariusz zapowiadał. Znaczy kino nie umrze na pewno, jest zawsze, ciągle będzie miejsce na jakieś wielkie filmy, które siłą faktem wymagały dużego ekranu, wspaniałych głośników, innej akustyki. Więc w tym sensie nie mam takich obaw, że kino zniknie, ale niewątpliwie taką podstawową platformą dystrybucyjną, szczególnie dla małych filmów, będzie internet, to jest oczywiste i na pewno też internet daje, i w ogóle programy, które mamy komputerowe i jak to się rozwija cała ta dziedzina audiowizualna, będziemy mieli do czynienia z nowymi formatami, będą filmy interakcyjne. Już w tej chwili mamy bardzo ciekawą możliwość wejścia w wirtualną rzeczywistość i tutaj są niebywałe wyzwania narracyjne, jak takie filmy robić. Ale już wiemy, że to jest technologia, która pozwala nam na to, co nazywam imersją, dużo głębszą niż w typowym sposobie opowiadania, gdzie mamy do czynienia z pewnym ograniczeniem ekranu i płasko przedstawioną rzeczywistością. Przyszłość jest bardzo ciekawa, będzie bardzo różnorodna, pojawią się niewątpliwie nowe formaty. Także jest to miejsce dla młodych, ambitnych artystów, ale nie tylko artystów, także programistów, bo przyszłość będzie definiowana na przecięciu tych dwóch talentów.